faktycznie odłowiłem. Jak je odławiałem, to oczywiście zobaczycie na specjalnym odcinku z mojej wycieczki, który cały czas jest w trakcie montażu, bo mam tam strasznie dużo materiału i mam nadzieję, że Wam się spodoba. No a słuchajcie, w międzyczasie trzeba by coś zrobić z tymi zwierzętami, które się tutaj męczą w tych pojemnikach z papierem toaletowym. I w związku z tym, dzisiaj moi drodzy, przełożymy je wszystkie do tego pojemnika. To jest taki dość długi braplast. Chodzi o to, że te euskorpiusy mogą żyć sobie w grupie. I to bardzo fajnie, bo właśnie specjalnie ich trochę wziąłem z tego względu, że fajnie będzie je zobaczyć w grupie. Nigdy nie miałem takiej grupówki skorpionów, tym bardziej składających się z parunastu osobników, więc bardzo fajnie, słuchajcie. I tak naprawdę to jest tyle. Żeby nie przedłużać, nie wiem od czego zacząć. Chyba tak jak zwykle, zaczniemy od aranżacji terrarium, w tym wypadku aranżacji pojemnika. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładziutko i sobie zrobimy fajne zbliżenia tych skorpionów. Może weźmiemy na rękę, zobaczymy, czy to wszystko się uda. No więc, moi drodzy, tak. Tu mamy skorpiony i będziemy sobie je odkładać na bok, myślę, bo nie są nam teraz potrzebne. Teraz się zajmiemy wystrojem w pojemniku. No i patrzcie, ja przygotowałem ogólnie taką dość pokaźną warstwę torfu, który jest wilgotny, bo ja je znalazłem pod takimi bardzo wilgotnymi kamieniami, ale o tym wszystkim to będziecie wiedzieć dopiero za, nie wiem, za parę dni albo tygodni, jak zmontuję filmy. No i tak, moi drodzy, były pod kamieniami, ja nie mam kamieni, ale mam fajne kawałki kory, które dostałem od jednego z Was i myślę, że one się na pewno nadadzą właśnie do tego. Są spoko. Tylko tak, widziałem, że ten tak nie wchodzi na styki, w związku z tym byśmy go troszkę ułamali. O, właśnie w ten sposób. Bo wiecie, one potrzebują dużo różnych możliwości szczelinek, takich podkopów i tak dalej. W związku z tym postaramy im się właśnie takie warunki tutaj zaaranżować. Myślę, że coś takiego będzie spoko. Na pewno jeszcze trzeba będzie położyć parę razy jedno na drugim, no bo jednak wiecie, ich tu będzie dość dużo, więc głupio by było, gdyby one miały na przykład ciasno, albo chciały się pozjadać, bo mają ciasno, czy wiecie, czy inne takie. Ja nawet bym się pokusił o przełożenie tych kawałków kory torfem nawet. I wtedy one naprawdę będą miały dużo możliwości, żeby się poukrywać, gdzie tam tylko chcą. Okej. A w ogóle, moi drodzy, docelowo to nie będzie taki pojemnik badziewny jak tu jest, tylko będzie terrarium szklane ładne i jeszcze będzie miało oświetlenie LED ultrafioletowe, bo nie wiem czy wiecie, ale skorpiony świecą w ultrafiolecie. W związku z tym na pewno coś takiego zrobię, ale to jak już będę po przeprowadzce, bo teraz nie ma sensu dokupywać szkła. Więc na pewno będzie taki film z tymi skorpionami, jeszcze jeden. No i dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że już tutaj jest dość sporo kryjówek. Jak myślicie? No mają trochę tych kryjówek, mogą sobie wyjść gdzie tylko chcą. W związku z tym chyba ja tak zostawię. No i co, oczywiście, troszkę mchu wrzucimy. Tak, wiecie, dosłownie symbolicznie, żeby coś było tutaj pomiędzy. Widzicie, mogłem w sumie wziąć im jakby trochę tej ściółki z naturalnego środowiska i kamieni, ale jakoś nie pomyślałem o tym, nie było czasu i tego nie zrobiłem niestety. W związku z tym musimy sobie radzić na sztuczno, że tak powiem. Wrzucamy im jeszcze to. Nie wiem, czy to jest sens. A w sumie taki kawalunek można im tu ciachnąć. Może się nie obrażą. O, w ten sposób. Tutaj bęk. No i fajnie, słuchajcie. Zrobiłem. Całkiem fajnie to wygląda w zasadzie. Spoko. Naprawdę spoko. Przynajmniej mi się tak wydaje. Nie wiem jak wam. Mam nadzieję, że również. No i dobra, słuchajcie. Jeśli tak, to zabieramy się za wkładanie tutaj skorpionów. Najzwyczajniej w świecie. Zacznijmy od pierwszego. Patrzcie, jakie kochaniuńkie. Czy on będzie chciał iść na rękę? Żeby mnie nie ugryźć jeszcze. No chodź. Dobra. No i mamy go, słuchajcie, na ręce. Mały skorpion. Najprawdopodobniej to jest Hadzi. No i słuchajcie, ja wyczytałem w internecie, że one to wcale nie muszą mieć takich tropikalnych temperatur, wiecie? Bo około 20, tam 2-5 stopni im podobno w zupełności wystarcza.
bo w naturze też są narażone na takie dużo niższe temperatury. No i standardowy spadek temperatury w nocy o parę stopni jak najbardziej, więc spoko. No, wilgotność to jest w granicach 60 stopni, czyli tak naprawdę to już jest na zasadzie, żeby po prostu było wilgotne włókno kokosowe, tak jak ja tutaj mam, i im będzie dobrze. Dobra, no to wpuszczamy pierwszego. No. No, jest pierwszy, słuchajcie. I co nam pozostaje? Lecieć z kolejnymi. Trochę ich tu jest. Ten najedzony. One tutaj mają, słuchajcie, jeszcze resztki ciem macedońskich. Ten jest napchany, ale oczywiście świerszcze też już po drodze jadły. Nasze polskie z Backstore. Ok, jest drugi, ale fajnie, słuchajcie. Zawsze chciałem mieć dużo małych skorpionów w jednym pojemniku. No, a zastanawiacie się, czemu ja je tak bez problemu biorę na rękę i w ogóle? No bo słuchajcie, ich jad to jest, no, można porównać to bólem do... Nawet nie powiem, że to można porównać bólem do jadu pszczoły. Z tego względu, słuchajcie, że podobno ich ukąszenie jeszcze mniej boli niż ten. Ja kiedyś w sumie specjalnie dałem się ukąsić takiemu euskorpiusowi. Może nie temu konkretnie, ale wiecie, to wszystko to jest... To jest to samo. No i objawy były takie, że nawet nie poczułem, jak mnie ukuł, a później troszkę mnie swędziała ręka i tak w sumie mi zdrętwiała dłoń trochę. No i na tym się skończyły jakiekolwiek objawy ukąszenia. Więc zrobiłem to w celach w zasadzie takich testowych. No i przeżyłem i nic mi się nie stało, więc to są, wiecie, są takie bardzo, bardzo niejadowite skorpiony. Albo może nie niejadowite, bo jad mają, ale są po prostu... No nie są groźne, wiecie, o co chodzi. Także tutaj mamy idealny przykład skorpionów, które nie są groźne. Jak ktoś słyszy, o, przywiozłeś tam paręnaście skorpionów z wakacji, nie bałeś się? A ja mówię, gościu, ja przywiozłem skorpiony, które nie są groźne, więc czego miałem się bać? O, ten sobie nawet chyba szamie świerszcza, czy nie? Nie, zjadł pół. No, tu idź. Ja wiem, że powinienem to pensetom robić, słuchajcie. Ale naprawdę, one są tak bardzo nieagresywne i niegroźne, że aż się po prostu nie chce. O, tutaj wezmę, bo widzę, że dowaliłem mu troszkę ściółki w ramach gratisu. A, bo tu mogą być dwa, bo gdzie pakowałem po dwa, wiecie? Bo już mi brakowało pojemników, heh. Tak wyszło. No, idźcie. Ale fajnie one tu wyglądają, słuchajcie. Łażą i w ogóle ekstra, cieszę się. No i zostały nam dwa pojemniki tak naprawdę. Tu są dwa skorpiony, w tym widzę. No, hop. A ja, słuchajcie, będę miał na sprzedaż tarantule prawdziwe. Takie najprawdziwsze tarantule z Albanii. Jeśli byście chcieli takie kupić, to wchodźcie na Facebook mój, bo tam na pewno będzie informacja o tym, że one są na sprzedaż. Myślę, że lada dzień je wystawię. Także dość rarytas, słuchajcie, się udało znaleźć tam. Nie powiem, jestem mega szczęśliwy. I wrzucamy ostatniego, słuchajcie. Ja ich nie liczyłem, ale chyba ich jest 12. A tu jeszcze się jakiś zabłąkał. O nie, słuchajcie, jeden nie żyje. O nie, ale szkoda. Patrzcie. Jeden jest martwy. O nie, ups. Ale szkoda. Kurde. Bez sensu. Czemu umarł? No nic. Trudno, no. Zdarza się i tak przy zwierzętach z odłowu, że niektóre umierają. No i dobra, moi drodzy, mamy je tutaj, ale fajnie, jak tyle ich tutaj łazi sobie. Co prawda zaraz się zakopią, już ich nie będzie widać, ale teraz naprawdę fajnie to wygląda. W związku z tym zróbmy jakieś zbliżenia na to, co tutaj się dzieje. Ależ fajnie to wygląda, słuchajcie. Tak mają moje skorpiony teraz. Jest ich tutaj w takim razie nie 12, a 11.
i zaraz sobie tam, słuchajcie, wejdą do środka i już po prostu znikną w czeluściach tej oto warstwy torfu, która tutaj jest. No i miejmy nadzieję, że nocą będą wychodziły. Fajnie by było w zasadzie. No spoko tu mają, nie? Każdy z nich sobie znajdzie jakąś skrytkę i wszystko będzie w porządku. Zaraz im wrzucę jeszcze troszkę świerszczy. Niech mają, no nie? No i dobra, moi drodzy. Jak dla mnie skończyłem dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wyszło spoko. Wybaczcie za to, że nie jestem sobą, ale jestem troszkę zmęczony i tak nie czuję się najzdrowiej, także niestety robię co w swojej mocy, żebyście mieli co oglądać. No i dobra, słuchajcie, fajnie, ja się cieszę. Jeśli chcecie wiedzieć, co u tych skorpionów słychać, to dajcie znać w komentarzu, czy będziecie chcieli kolejny z nimi związany odcinek, bo jeśli tak, to tak jak mówiłem, zrobię im takie, no wiecie, takie terrarium typu to, które jest tu. I po prostu zrobimy im tam naprawdę fajne oświetlenie z taśmy LED-owej ultrafioletowe, żeby w nocy jak będą wychodziły, żeby tak fajnie właśnie było je widać, jak one świecą. W związku z tym wydaje mi się, że to jest tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, wiecie co robić standardowo, a jeśli nie, no to trudno, już nic za to nie poradzę. Tymczasem trzymajcie się na razie i słyszymy się w kolejnym odcinku. Być może to już będzie special wakacyjny. Yo!